Cześć, witajcie na kanale sklepumuzyczny.pl. Ja nazywam się Paweł Tekieli i zaprezentuję Wam dziś statyw na gitarę elektryczną KM17581. Zapraszam. Tak prezentuje się opakowanie naszego standu. Zasadniczo nie ma tu za bardzo o czym opowiadać, więc zajrzyjmy od razu do środka. I naszym oczom ukazuje się to, na czym nam najbardziej zależy, czyli właśnie nasz statyw. Oczywiście w pudełku znajduje się też kilka innych rzeczy, głównie papierologia, instrukcje obsługi. Sam statyw prezentuje się następująco. Jest wykonany w większości z metalu. Mamy tutaj oczywiście elementy plastikowe i co bardzo fajne, gumowane, głównie w miejscu, w którym będzie opierać się gitara, oraz na dole, tak żeby statyw nie ślizgał się po gładkich powierzchniach. Jeśli chodzi o jego rozkładanie, tutaj również producent zadbał o to, aby znalazło się w tej konstrukcji parę ciekawych rozwiązań. Głównie mam tutaj na myśli to, w jaki sposób działa mechanizm blokady statywu w momencie, kiedy go rozłożymy. Po pierwsze jest to zatrzask, w związku z czym jego rozkładanie jest naprawdę bardzo proste i szybkie, ale ciekawszą rzeczą jest to, że mamy wpływ na to, jak szeroko rozstawione są te dwie nogi, dwa elementy boczne, o które będzie opierać się korpus. A możliwe jest to dzięki temu elementowi. Możemy sobie po rozłożeniu statywu przesunąć ten środkowy element tak, żeby statyw po rozłożeniu był węższy. Dzięki temu nie powinno być żadnego problemu z postawieniem na tym statywie gitary o różnej szerokości korpusu. Statyw gitarowy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego gitarzysty. Myślę, że to nie podlega żadnej dyskusji. W tym przypadku mamy do czynienia ze statywem, który nie tylko jest stabilny, ale też bardzo mały po złożeniu i dosyć lekki. Mówimy tutaj o okolicach 1,5 kg wagi, co z pewnością pozwoli nie tylko wygodnie korzystać z niego w domu czy w sali prób, ale też bez problemu przenosić go pomiędzy tymi miejscami.